Wpadnij na G2, tam zawsze promocje. Link macie w opisie filmu. Siąka wszystkim z tej strony Guga, witam was w kolejnym odcinku z Brain Show. A są gotowi? No to do boju! Zwarci gotowi. Może nie gotowi, ale zwarci. Nie wiem. Rozwarci. Rozwarci. A jest no. Dzisiaj Wojtek? Jestem. Tomek? Jestem. I lecimy z tym... Koksem. Tak, dokładnie. Zobaczymy, co z tego będzie. I oczywiście wpadajcie na linki w opisie. Tam inne odcinki. U innych też są. Halo, ostro. Żeby cię przypaliło dwa razy. Dobrze, Wojtek, jedz, jedz, koncentruj się na ostrości. Mnie nigdy nie pali dwa razy. Nie? Nie. Dzisiaj w formie, a kto urąga normie. Normie? O, Aga. A teraz proszę o powitalne brawa dla naszych uczestników. Dla nich to coś nowego. O kurde, ostre. Jedz to, żeś jedz. Czy ja lubię? Wspaniale. Masz uśmiech na twarzy. Im ostrzejsze, tym lepiej. Jest klęską kojarzy. Agnieszka! Agnieszka! Liczę na ciebie. Wyglądasz jak przyszły zwycięzca. No na pewno. Jak milion dolarów. Tomasz! Dolarsowa jesteś. Dolarsowa. Nic się nie stało. Uwierz mi, byli gorsi. Co? Kogo? Byli gorsi. O Jezu. Wczoraj na przykład zabawę. W odcinku u Wojtka. Startuje pierwsza runda. Wyścig, czas zacząć. Zaraz polecą iskry z palców. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zdaniecie. No zobaczymy dwa szybkie paluszki. No które by nie dał? O! W której kategorii czujesz się najmocniej? Ta historia albo kulinaria. Sprawdźmy, co what? Umaga! Jeszcze umaga! Umaga! I was made for loving you i tears are falling to hity z której grupy muzycznej. ACDC. Aha, to nie jest nasz. To jest nasz głos? Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. No chyba freaking shit. Maybe. Ja wiedziałem, że nie ten co wydaliście, ale... Jak nazywał się muzyk, który stworzył soundtracki do gry Doom? Oh my god. A myślisz, że ja wiem? Stele. Pewnie repeat. To jest? Poznajmy poprawną odpowiedź. Aga, o. Możesz nie patrzeć w mój monitor? No siedzisz obok, to co mam robić? Co w muzyce oznacza termin crescendo? Crescendo? Nie wiem. O nie, to w drugą stronę. Zdanie. Sprawdźmy, kto ma rację. To o głośniej. Jezus! Ja dałem coraz ciszej. Ja też coś z cichością. Piosenka Another Brick in the Wall została stworzona. Jak ty to czytasz, że ja nie wiem, o co ci another chodzi. Brick in the Wall? Kujwa mać! No nie wiem. Pepeliny chyba. Pewnie on to tak czyta. Do grupowego projektu to ja z wami nie idę. On tak czyta, że ja tego nie rozumiem, co on do mnie mówi. Agnieszka! A może rozumiem jednak! Ty weź przestań gadać. Muzyka country jest rodzajem muzyki. Kujwa! O Jezu. Country? Folkowej. Jakiej? Folkowej. Folkowej. Może i nie masz racji, ale przynajmniej idziesz własną, własną no właśnie, drogą. No. No, jest pieprz ode mnie. Chyba nie się czepie dywana nim nie. Patrząc na uczestników, mam jeszcze wrażenie, latającego. Oni spidają w podskokach. O, mogę. Pam, pam, pam. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Nie jesteśmy gotowi, ale tak. Rozpocznijmy baloniadę! Baloniada! Boże, balon, nie. Zawsze przegrywam. Tomasz! Jak tak patrzę na twoich przeciwników, to czego nie wybierzesz? Zwycięstwo Tukę masz weźmie pewnie. Pseudonimy weźmy. Tukę albo sport, na pewno. Nie chcę cię popędzać. Ale wiesz, Tomek? Wszyscy tu stoimy i tak jakby czekamy... No trójkę, nas trójkę wybierz, panie. Proszę nie regulować odbiorników. Sprawdźmy, co leci w telewizji. Rady Maria. Impossible is nothing to hasło reklamowe. Impossible is nothing? Tomasz! Wybierz przeciwnika. Paliłeś czy wiedziałeś? Pół na pół. Dziś nie ma pół na pół, albo strzelasz, albo wiesz. Nie, tak mi coś mi świtało. Ostatni balon. Jak świta albo dzwoni w kościele, to wtedy już no. Rolnik szuka żony to program której stacji telewizyjnej? Nie! TV4. Agnieszka! TVP. Telewizja Polska. A mi coś się... Spotkania przed ślubem? Ej! Czemu ja? No bo ty za
zawsze wygrywasz w balonach. Aha, ale ty słyszała go? Sokoły! To nie będą wam podpowiadać. Ed, Eddy, Eddy. Tak! Ed, Eddy, bo to na tym kartunę, czy jak to tam... Na kartunę? Na kartunę to było. O, samo ci szczyła. Kartuna networka. Masz ubezpieczenie na wypadek. Nie mam, nie umiem latać. Top Gear to program o tematyce linarnej. Agnieszka, czas wybrać brum, brum, ofiarę. Brum, brum, samochody ty. Oglądala kiedyś. Tomasz, to już nie czas na pomyłki. Został ostatni bar. Aga, wyjdź mi z głowy. Jeremy Clarkson zdobył sławę. Kto to jest? Nie wiem. Prowadzący Top Gear. Agnieszka, to jest twoim największym wrogiem? Wybieraj. Nie wiem, jakim cudem, ale... Przy ciągu tygodnia zwiększyło ci IQ? Nie! Wziąłem tabletki przeciwbólowe, może to to. Agnieszka! Może one może one, wiesz, jakiś obszar mózgu pobudzają. Ale nie, Aga, ty wiesz, że tabletki przeciwbólowe to nie są te w formie proszku? Oj... Co? A jakie? To mnie Agnieszka! Aga, tego żwi jakiego. Weź, weź do klub. Po prostu oglądałem ten program, no, co chcesz? O proszku? Nie, o tym Clarkson. Aha. To bliżej kuwa. Bo ty tam dalej pewnie nad jakimś waniszem czy czymś myśli. Co? Jakim waniszem? No czyściłam dywan tej. Znajdziesz dla małych i dużych. Czas na bajki. Ojej, skurczał, nie? W jakiej bajce mała dziewczynka wędruje do mroźnej krainy odnaleźć przyjaciela? Królowa śniegu. Królowa śniegu. No, szukałam. Ja też. Kujwa, ale nie mogę znaleźć, bo było na dole. Wędrują na twoje konto. Gotowa. Jak nazywa się córka Simby z Króla Lwa? Kiara chyba. Jak nie nada? Nie, Kiara. Jak nie? Simby? Turka Simby, nie ta przyjaciółka Simby. Była żona Simby, no ale... O, jak nazywa się najszybsza na świecie meksykańska mysz, znana z kreskówek Warner Bros. Pipi, pipi, andale, andale, epa, epa! Kto? To była mysz? No tak, ta sombrero. Billy Gonzales. Co jest? Aha, to nie był diabeł tasmański, a dobra. Podaj tytuł rosyjskiej kreskówki o małej psotnej dziewczynce i jej przyjacielu dużym miś. Nie wiem. O Boże, mała dziewczynka, duży miś. O, dziewczynka i miś. Masza nie. Masza, pomyliłam! O Boże, gdzie tam pasza? Misza zrobiłam. Agnieszka, pierwszy nie zawsze znaczy... Posłuchaj, przeczytałam źle. Masz problem. Jak nazywa się baśniowa bohaterka, właścicielka niesamowicie długich włosów o magicznych właściwościach? Chosponka? Tak, no, klikajcie. A, sobie. Ja nie! Jezus, jak klikam. A ja też klikam, mówię! Przecież to ona! Słyszałem te kliki. Ale jakie wykływa, nie działa mi! Zepsuliście jak gry! Jak na imię różowa rozgwiazda, przyjaciel żółtej gąbki. O Boże, nie oglądam tej bajki. Patryk! Ja w życiu bym Boba. Nie wiedział. Ja nie oglądałem. Wojciech! Ja też nie oglądałem SpongeBoba, ale co dużo TikToka. O nie. Koniec? Tak, zdecydowanie to było coś. A jak wygląda sytuacja w tabeli? Co źle. Masz? Spryt, ostatnie miejsce. Twoja mama dzwoniła i się ciebie wyrzeka. Moja mama dzwoniła i powiedziała, żeby zmienić prowadzącego. Ciumiu. To może dlatego nie mogła nic załatwić w urzędzie ostatnio, bo się ciebie wyrzekła. Tak. Co że nie będzie. Swym uśmiechem skrywa przejmującą nienawiść do ciebie. Co? Przyjemne uczucie, nieprawdaż? No Wojtek lubi to. Tak. Wojtek lubi mieć wrogów. O! Lubię. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Lubicie być w centrum uwagi? O, wybraniec. Czas na wybrańca. Mogę wybrać jak chcę. Która kategoria Polacy nie Jezus Mariusz! Spój język mają. Iście. Mogę go teraz tam? Będzie cement! Po? To jesteś samica. Jesteś tak, jesteś tak bezczelna. Nadszedł czas obstawiania. Tomek! Odpowie poprawnie. Dobra. Dlaczego? Bezczelna jesteś. Do epiki nie należy. Do kurwa czego? Do epiki? Kurwa, jak zgadnie to... Właśnie.
No i co? I co? Brawo! A ty dałaś nie? No raczej, a nie inaczej. A ja zaryzykowałem, dałem tak. No brawo. O, nie spodziewała się tego tułeczku. Brawo, brawo. Dowalą mi jakieś pytanie z dupy. Tak, ja teraz nie odpowiem. Dobrze, że dałam coś. Który z wyrazów napisanych poniżej jest w poprawnej formie gramatycznej? O, dobrze, założenie. Passat, sąsiad, Halena, Piotr, Passat, no Passat. To jest wyrazem napisane poniżej. Nie wierzę własnym oczom. Nie pisze się sąsiad, Halena i Piotr. Halena? Czemu nie? Ja mam Halenę. Ale nie pisze się tak gramatycznie. Ale mam tak napisaną. Gdzie? No to w Niemczech może. Nie. Nie. Tomek, nie. Nie. Który z wymienionych wyrazów zapisany jest poprawnie? Zapisany jest poprawnie? Ale trudne pytanie. CH musisz tylko określić, dobrze. Agnieszka! O! Tak jest! Dzięki tobie każdy się wzbogaci. O, ja bym tam przez CH. Nie, samocha. Ale ja zwątpiłam przez chwilę. Już po rundzie. Ja też ciebie prawie zwątpiłem. Ja zwątpiłam, bo ja jak zacznę się zastanawiać, to ja robię błędy. A jak nie myślę o tym, to wtedy zrobię dobrze. A jak tam tyle bilu? Nie ma na co czekać, jedziemy dalej! Umaga. Kleptomani zacierają ręce. Czas na kradzież punktów. To my. Runda Wojtka. Aha. Kategorii czujesz się informatyka. Najmocniej. Religia. Moda. Przyroda. Co w trawie piszczy? Na pewno nie informatyka, ani religia. Co jest prawdą o mięśniu krawieckim? Ojej. Najdłuższe mięśnie. Ostatnio to było, ale nie pamiętam. Ja mam ochotę. Kurwa, jaka lodówka głośna tej. Co ale jest? Lodówka chyba tam jakąś formę żeńską też może słyszałem. Może się roztapia. Lodówka i zamrażalnik. Może się roztapia. Może lód roztapiają. A czemu ja... O Jezu, źle kliknąłem. Ten z Tomka. Rosarium to miejsce przeznaczone do hodowli. Co to jest rosarium? Nie wiem, co to. Róż. Nie opadł? Róż? No, róż. Jak róża. No ja myślę, że... O, już nie myślałem. No we... No, co ty robisz? No, co ty robisz? Tomasz! Nie pozwól, by uszło. To nie jest nasza runda. Z jakiej części cynamonowca powstaje cynamon? No. Ja tu. Kory! Z kory! Wojciech! No dawaj, w życiu dawaj, bym nie odpowiedział. No kora cynamonowa. Tak? Z jakich kwiatów? Z takiego nie wiem. Pałynka. No przecież cynamon to jest taka pałeczka zwinięta. No. To jest kora. No bo nie nasiono takie długie. Długie nasiono. Długiego nasiona. Ale ma długie i duże nasiona. Który z wymienionych owoców ma największą zawartość witaminy C? Owoców? Porzeczka! Jabłko. Kurw! Nie, pożyczka. Zaczęłam cytrynę, porzeczko, no. Myślę, że jabłko. Jezu, bo zaczęłam cytrynę. Cytryna ma więcej niż jabłko. No, porzeczka. Kurwa, chciałam być szybsza. Ale będą krechy. Agnieszka! No. Ups. Chyba ci coś ci ukradli? Chyba nigdy nie miałem tylu punktów. No bo my takie... To pierwszy, ostatni raz. ...którymi krew wypływa z serca to... Tętnice. Dziękuję ci, Wojtku, że zdążyłeś kliknąć na jedną. Kradnij, kradnij od kogo tylko chcesz. To orzeszki. No, przestał je jeść. Nie, dalej sobie ciumkamy powoli. Nie słychać. Egzekucja wykonana. Ty siaka mi zostawił. Mamy mam. Kuźwa, że ja nawet nowa ciki nie mam. Ale będzie mała krecha tej. Z każdym pytaniem jest coraz więcej emocji. W takim no nie wiem, sru do wody polecimy jak nic. To będzie szybkie. O Boże. Persona non grata to. Nie wiem. Niepunktualna. Spokojnie, nie będzie bolało. Słyszałem ten opuszczony pad. Nie, ja padłem, nie gram. Puknęłam w tego biurko. A może no. No. Musiałam sobie użyć. Do zaburzeń cyrkulacyjnych powietrza nie zalicza się. Tsunami przecież. Co? Wojciech! Tak! Dobra odpowiedź! Strzel sobie jednego. Nie no, tragedia z tymi krachami. Tomek, co my zrobiliśmy? My jesteśmy na dwa pierdnięcia. To już na jedno.
To na nią można ryzykować tej... Tanie, ratunkowe? O Jezu, nie, tragedia. Serca tłukące w waszych piersiach. Kto był twórcą Karate Kyokushin? No jest. Nie wiem. Joma. Agnieszka, jak ja lubię złe odpowiedzi. Co ty dałaś? Nim mogę sobie lewo. Myślisz, że ja znam tych ludzi? Dobrze, że nie dała Andrzeja. No chciałam mieć jakieś punkty, chciałam mieć ciał. Ale to, trudne to pytania. No, spadla ja. Teraz pytanie ratunkowe. Oho. Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Indeed. Jak nazywa się miejsce zaginięć wielu statków, oho, gdzie rzekomo występują zjawiska paranormalne? Tomek? Michałem. No Bermudzki, no już dawaj, każdy wie. Tak, a co? Ej, a po co? A ty masz pełną? Dodatkową energię. Nie mogę już więcej zyskać. No właśnie, gdzie to? To jest zachłanność. Nazwiemy osobę, która... Nie, zgłaszaj się! Ja nie wiesz... Tomy! Chodź we śnie. No, ciągle nie klikala. Miażdżące zwycięstwo! Najlepszy moment, pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Tomasz! Co nie gram z nim. Idziesz na dno. No coś nam te 100%. Pytania. Wow. Te pytania nam nie podpasowali. No trudne dzisiaj były. No i to czy jeszcze na szybkość w ogóle. Także, ej patrzcie, takiego odcinka dawno nie było, 16 minut. No. Także to by było dobrze, na tyle dzisiejszym odcinku. Był ze mną Wojtek. Byłem. I był ze mną Tomek. Byłem. Wpadajcie na linki w opisie, bo tam też inne fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa! Pa!